Cześć! Dostajemy od Was bardzo wiele pozytywnych komentarzy, co nas oczywiście bardzo cieszy. Co jakiś czas pojawiają się jednak także sugestie, żeby robić troszeczkę prostsze i krótsze projekty. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, zrobimy właśnie dzisiaj coś szybszego. Będzie to fajny, klasyczny kominek zapachowy. No to co, wrzućmy narzędzia na stół i spójrzmy, co nam będzie potrzebne. Do przygotowania projektu będziemy potrzebowali szlifierkę taśmową, piłę, wkrętarkę, małe wiertełko, tu mam akurat FI2, małe wiertło do szkła i ceramiki, filiżankę i spodeczek, szczypce, kawałek łańcuszka, im cieńszego tym lepiej, sklejkę lub jakąś inną deseczkę, druciany wieszak i tutaj Wam sprzedam patent, taki można za darmo dostać w każdej pralni chemicznej. Czarny spray do metalu i nie tylko, u nas będzie do metalu, więc mówię, że do metalu. I lakier do drewna, bezbarwny, matowy, mój ulubiony. No to co, włączmy jakąś muzyczkę i bierzmy się do pracy. Zacznijmy od przycięcia sklejki pod wymiar naszego spodeczka. Teraz odpalimy szlifierkę i przeszlifujemy nieco krawędzie sklejki. Teraz w dwóch przeciwległych narożnikach sklejki nawiercę otwory FI2. Miejsca pod otwory zaznaczyłem sobie w ten sposób, żeby wyszły one poza krawędzią talerzyka. W moim przypadku jest to około 1,5 cm od brzegu sklejki. Przed wierceniem proponuję pod spód podłożyć kawałek innego materiału, żeby nie wyrwało nam drewna spod spodu. Teraz papierem o gradacji 240 przetrę górną powierzchnię sklejki, żeby usunąć ślady ołówka i wygładzić otwory po wierceniu. Teraz możemy polakierować sklejkę, najpierw z jednej, a po wyschnięciu z drugiej strony. Żeby sklejka nie przykleiła się lakierem do kartonika, można podłożyć pod spód na przykład 3 nakrętki. Pamiętajcie, że zawsze lepiej nałożyć kilka cieńszych warstw lakieru niż jedną grubą. Dzięki temu nie powstaną paskudne zacieki od lakieru. Dobra, teraz możemy to odłożyć na bok, żeby sobie spokojnie schło, a my zajmiemy się wieszakiem. Odetnijmy teraz tą zakręconą część wieszaka, a resztę spróbujemy trochę rozprostować. Kiedy drut już jest prosty jak drut, musimy wygiąć go w łuk. Żeby łuk wyszedł ładny, musimy znaleźć kopyto, którego średnica będzie odpowiadała mniej więcej rozstawowi otworów, które wcześniej nawierciliśmy w sklejce. W moim przypadku w roli kopyta idealnie sprawdzi się czajniczek, którego spód ma średnicę około 16 cm, czyli tyle, ile wyszedł rozstaw otworów w sklejce. Mniej więcej w połowie długości zaginamy drut na kopycie. Teraz za pomocą szczypczyków musimy w górnej części łuku, mniej więcej tutaj, wiecie, tak na oko, zrobić taki mały dziubek. Teraz pomalujmy drut na czarno. Czekając, aż farba na drucie wyschnie, możemy uzbroić wkrętarkę w wiertło do ceramiki i na krawędzi filiżanki wywiercić 3 otwory. To nie będzie takie proste, pani kochana. Powiem Wam jedno, wywiercenie otworu w porcelanowej filiżance wcale nie jest takie proste, jakby się mogło początkowo wydawać.
Po trzech stępionych wiertłach i dwóch stłuczonych filiżankach doszliśmy do wniosku, że w sumie wystarczy nam tylko jeden otwór, który cudem udało się wywiercić, do którego po prostu z jednej strony przepniemy łańcuszek, z drugiej strony podwiesimy go do ucha. Na początku rozegnę ostatnie ogniwko łańcucha, żeby przełożyć się przez otwór wywiercony w filiżance. Z jednej strony łańcuch jest już zamocowany, więc teraz z drugiej strony zrobię pętelkę wokół ucha, a następnie rozegnę jedno ogniwko i go połączę. I powoli zbliżamy się do końca. Teraz pozostało nam jedynie skrócić odrobinę ten drut, który wcześniej prostowaliśmy, a następnie gięliśmy, w ten sposób, żeby po zawieszeniu na nim filiżanki wisiała ona na pewnej wysokości nad talerzykiem. Tutaj jeszcze będzie leżał T-Light, więc te 10 cm powinno wystarczyć. I ja na taką wysokość ten drut swój przytnę. To się wytnie. Po przycięciu drutu możemy wcisnąć go w nawiercone wcześniej otwory. I zawiesić na nim naszą filiżankę. Jak sami widzicie, jest to bardzo prosty projekt, który może stanowić fajną ozdobę w każdym domu albo na przykład kawiarni. Może to też być bardzo fajny, oryginalny pomysł na prezent dla kogoś bliskiego. Nie ma to jak zapach pysznej zielonej herbatki unoszący się w całym domu, w moim przypadku w warsztacie. Mam nadzieję, że projekt się Wam spodobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie dać nam lajka na Facebooku, zasubskrybować naszego kanału na YouTubie oraz oczywiście zalajkować naszego partnera, markę Topex. Trzymajcie się, cześć! Czekaj, jakieś powiadomienie dostałem. Zieliński 48, dał nam suba. Pozdrawiamy kolegę, pozdrawiamy.